Pan Wojtek, 50,000 subscribers. Pokestop. Ja pierdzielę. Dziękuję, Niantic. Dziękuję bardzo. A więc tak, nagrywam ten filmik, ponieważ dostałem maila od Niantic, w którym Niantic poinformował mnie, że w związku z tym, co robię, z okazji 53 tysięcy subów postanowili stworzyć Pokestop, mój własny, w moim miejscu zamieszkania, żebym mógł robić to tak jakby bez, grać bez fake GPS-a na moich transmisjach live. Bo wiemy, że oczywiście gra Pokémon Go nie jest do końca uczciwa. No i chcę to wszystko pokazać na filmie, ponieważ to dla mnie chyba jeszcze większym szokiem niż dla was. Po prostu nie wyobrażałem sobie czegoś takiego. Pokażam oczywiście maila ze wszystkimi autentycznymi danymi od Niantic, że to nie jest fake. Pokażę wam Pokestopa w grze. Oczywiście wszystko wam pokażę. Jeszcze nie kręciłem tym Pokestopem, więc nie wiem, jakie przedmioty wypadną. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Chociaż podejrzewam, że to jest raczej zwykły Pokestop, no ale chcę to przeżyć razem z wami na filmie. Także zapraszam już. Teraz wam pokażę jeszcze maila, a później już pokażę wam Pokestopa na serwerze po prostu gry, tak? A więc zapraszam do oglądania. Także tak jak mówiłem, tutaj widzimy maila od Niantic, tu widzimy Pokémon Go Team, wszystko się zgadza, Pokémon Go Support, Niantic i tutaj mamy już treść maila. Trainer Pan Wojtek, we would like to thank you so much that you try to promote fair play without fighting in gyms while using cheating applications. We always had problems to let people with disabilities play our game. We know that you are invalid too, so we hope that you will be able to promote that state of mind. We try to fight with any cheating activity in game, but you must know how hard it is to get rid of them. We have also noticed that yesterday your YouTube account got 50,000 subscribers. For that reason, we created a special Pokestop with your success next to your home, so you will be able to stream without any cheats. Niantic Ops. Czujecie to? Zrobili mi specjalny Pokestop. To jak widzieliście już na początku w zapowiedzi, zrobili mi specjalny Pokestop obok mojego miejsca zamieszkania, żebym mógł streamować bez żadnych, wiecie, nielegalnych narzędzi. Po prostu mega, mega. Ale zaraz wam pokażę ten Pokestop jeszcze dokładnie, bo wcześniej mieliście tylko urywek. No ale tu mamy sporo zmianek, jak ktoś nie rozumie angielskiego, to mamy sporo zmianek o tym, że właśnie, że Niantic miało problemy z ludźmi, którzy mają jakieś tam problemy zdrowotne, typu właśnie inwalidzi, tak, ludzie poruszający się na wózku, czy po prostu ograniczenie w jakiś sposób ruchowo, by grać w grę, tak? Była kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, taka sprawa z taką dziewczynką jedną, która w sieci właśnie, która była właśnie, no, miała ogromne problemy w ogóle z poruszaniem się, nie była chyba nawet w stanie jeździć sama na wózku i chciała po prostu grać w Pokémon Go, grała sobie na fake GPS-ie i dostała właśnie za to bana i troszkę taka mała burza wybuchła właśnie w internecie, głównie tych takich środowisk takich, wiecie, równościowych, tak? Czyli takich bardziej lewicowych, które właśnie no, podważały tak naprawdę no, to, że ta gra Pokémon Go jest dla każdego, a tak w założeniu w sumie powinno być w każdej tak rzeczy, która jest stworzona dla ludzi, tak, żeby była jednak dla każdego. No i Niantic widać ma właśnie problemy z tymi właśnie ludźmi, którzy by chcieli grać, ale właśnie nie mogą ze względu na swój stan zdrowia między innymi, tak? No i właśnie tutaj pisali, że mają też problemy z cheatami, że tam się nie mogą ich pozbyć, że jest to bardzo trudne. Wiedzą, że też mam problemy zdrowotne, nie wiem skąd, musieli tam chyba ostro oglądać streama. I zauważyli, że wczoraj osiągnąłem 50 tysięcy subów, więc stworzyli specjalny, z tej okazji, żeby mi podziękować za to, że tam staram się promować, żeby nie walczyć w gymach, tak, jeśli ktoś już używa takich niedozwolonych narzędzi z różnych powodów, to oczywiście nie udostępniając automatu ich, tylko ci, którzy już je mają, tak, żeby po prostu nie korzystali z nich w niewłaściwy sposób, żeby nie psuli innym gry, zrobili mi specjalnie Pokestopa. No i co? Chyba muszę wam teraz tego Pokestopa pokazać, po prostu masakra, zaraz zobaczycie, o co tam dokładnie chodzi. A więc jesteśmy już na serwerze. No jak widzicie, Pokestop dosłownie na moim miejscu zamieszkania. Okej, okay. Pan Wojtek, 50,000 subscribers, 50 tysięcy subskrypcji.
mój awatar z YouTube'a. Troszkę teraz widać, że on no nie jest jakoś tak super zrobiony w super jakości, ale tam jest mała ta grafika, więc wystarczy. Także dziękuję także osobie, która no zrobiła mi go w sumie jakiś czas temu, no już w sumie wiele miesięcy temu, przy okazji tego nagrywania właśnie filmu. Po prostu masakra. Zobaczcie, specjalny Pokestop z okazji 50 tysięcy subów. Nie wiem po prostu, jak to możliwe, że na coś takiego w ogóle wpadł Niantic, żeby coś takiego zrobić. No ale widać, no musiało im się podobać to, co robię, czy coś. No po prostu zmieniam o nich zdania całkowicie. Dobra, sprawdźmy sobie może jeszcze, zanim zakręcimy tym Pokestopem, bo jeszcze nim nie kręciłem ani razu. Sprawdźmy sobie może, jak to wygląda jeszcze, jak powiększymy. Zobaczcie, pan Wojtek, no teraz w ogóle widać, no kurczę, teraz widać jeszcze te gorsze, no właśnie tą jakość, że jednak są te no takie no niedokładności w tej grafice, ale no póki co musi wystarczyć niestety. Szkoda tylko, że teraz wszyscy już mają dostęp do tej grafiki i mogą sobie z tego Pokestopa zbierać przedmioty, więc no zapraszam do łowicza, można przegrać tym Pokestopem, a teraz już Okej, przyszedł czas, żeby zakręcić pierwszy raz tym Pokestopem. Jeszcze tego nie robiłem, nie pytajcie czemu, chciałem po prostu pokazać wam, no to dopiero na filmie, razem z wami to przeżywać. Master Bole, co? Ja pierdzielę, 4 Master Bole. Co to ma być? O Boże, tego się nie spodziewałem, co to jest? Myślałem, że to będzie zwykły Pokestop. Boże. Dobra, wpadajcie do łowicza po Master Bole. Zapraszam wszystkich. Widzimy się wieczorem na live'ie. Dziękuję za wytrwanie do końca. Boże święty. Idę chyba wypróbować te Master Bole. Zaraz nagram odcinek, jak właśnie łapię Pokemony tymi właśnie Pokebolami. Boże święty, co to ma być? Dziękuję bardzo za oglądanie. Na razie, cześć. Oczywiście, jak pewnie większość się mogła domyśleć, jest to tylko i wyłącznie żart z okazji 1 kwietnia, czyli Prima Aprilis. Wyjaśniam to w tym filmie. Dlaczego? Ponieważ wiem, że no jest to dosyć taka kontrowersyjna sprawa, zaraz byłyby różne pomysły, że może to naprawdę prawda, zaraz różne tam historie i tak dalej. Także postaram się wam to wyjaśnić. A więc tak, mail oczywiście był zmieniony w HTML-u, po prostu treść maila. Bez większego problemu to byłem w stanie zrobić. Troszkę to zajęło oczywiście. Tekst oczywiście pisałem sam, także jeśli są jakieś błędy językowe z języka angielskiego, na które ktoś mógł zwrócić uwagę, pewnie na pierwszy rzut oka nie widać, ale możliwe, że coś tam jest. No to pewnie było waszą pierwszą poszlaką. Oczywiście drugą jest to, że chyba Pokestop na prywatnym serwerze, jeśli przekręcimy, to nie robi się fioletowy. I to jest taki no błąd, z którym też już nie miałem w sumie czasu jakby walczyć z tym błędem, który no jest w tym takim, jakby takim no też poszlaką, że to może być fake, tak? Skąd są Pokémony na Nirbaju, czyli na tym paseczku, tak? Oczywiście został on wycięty i wklejony. Po prostu wycięty i wklejony ze screena, z rzutu ekranu na moim telefonie. Tak dosyć umiejętnie. Nie wiem, czy to będzie bardzo widoczne na filmie, ale wydaje mi się, że raczej nie powinno być zbyt widoczne, że one po prostu zostały wklejone, ponieważ na prywatnym serwerze nie ma żadnych Pokémonów na Nearby, a jeśli by jakieś były, no to z drugiej generacji z kolei bym mógł dodać Pokémonów i też to by wyglądało troszeczkę inaczej. No ogólnie gra też wygląda inaczej, tak? Kolejna sprawa, nie ma buddy na postaci. Postać wygląda inaczej niż moja postać. Ktoś oczywiście wie, jak moja postać wygląda, tak? Co tam jeszcze można powiedzieć, tak? No oczywiście Master Ball na razie jeszcze nie można zdobyć w grze, chociaż oczywiście, no gdzieś tam pewnie są tam w tym silniku gry. W każdym razie mam nadzieję, że taki no żart się wam podobał. Pewnie wiele osób będzie, którym się nie podoba, powiem, a Wojtek, to od razu wiedziałem, że to fake, że to było pewne i tak dalej. Oczywiście Pokestopa zedytowałem na prywatnym serwerze. Bez większych problemów po prostu wbiłem w HTML-u tam link do tego właśnie obrazka, żeby był jako obrazek w Pokestopie, mogłem tam go zmienić, nazwę tego Pokestopa i tak dalej, ustawić go w dowolnym miejscu, więc bez większych problemów można było to ogarnąć. Także no jeśli komuś się filmik podobał,
no to możecie stawić łapeczkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia dzwoneczka, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami oraz transmisjami live, która będzie. Transmisja będzie także dzisiaj, myślę, że około godziny 18. Coś takiego pewnie odpalę sobie live'a. No i co, trzymajcie się, dziękuję wam bardzo. Przy okazji za 50 tysięcy subów jeszcze jakiś special oczywiście odrębny będzie z tej okazji. Postanowię, oczywiście też nagram, ale nie wiem też jak szybko, tak? Ponieważ chciałbym takie, no troszeczkę bardziej tak się przyłożyć do tego filmu. Także nie taki będzie typowy jak na 40 tysięcy powiedzmy 4 kamieniem ewolucji, tylko tak troszeczkę coś takiego innego, tak? Nie tylko coś z gry. A więc trzymajcie się i do następnego razu. Na razie, cześć!